Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam hiszpańską rację żywnościową, wersja śniadaniowa, menu numer 4. Cała racja zapakowana w taką dosyć cienką folię i waży jedynie 355 gramów, czyli malutko, ale malutko w sobie zawiera. Dosyć łatwo się otwiera. W środku mamy kartonik. Mamy tu też wszystko opisane po hiszpańsku i po angielsku powinno być. Cała zawartość oraz różne ostrzeżenia i tym podobne rzeczy. Zaczynamy od kawy instant, 2 gramy. Mam oczywiście 2 takie sztuki, więc od razu można sobie zrobić jakąś większą kawę, jak chcemy. Paczka krakersów. Mają być na słodko niby. Całkiem fajny, przyjemny smak. Chrupiące. Lekkawo słodkawe. Nie są jakieś słone czy coś w tym rodzaju. Bardzo dobre. Czekolada mleczna. Bardzo malutka porcyjka. No, czuć od razu, że to jest mleczne. Wolałbym gorzką. Ale fajny ma taki posmak. Słodko-mleczny. No, ogólnie jak na mleczną czekoladę nie jest to złe. Mleko skondensowane. Mamy tego 3 sztuki. Jedną można sobie użyć na przykład do kawy. Drugą do tych krakersów. Aby jeszcze polepszyć smak. No teraz to są zdecydowanie lepsze. Chociaż bez tego też były bardzo dobre. No ale to nadaje jeszcze lepszego smaku niż bez tego. Za to jest bardzo mocno słodkie. Do kawy sobie dodałem oczywiście, tak jak mówiłem, całe mleczko. Bo oczywiście w racji nie ma jakiegoś cukru dodatkowego czy coś w tym rodzaju. W tej racji też nie ma żadnych sztućców, więc trzeba mieć własne.
Mamy tu jeszcze paczkę musli. Nie za bardzo chce się to otworzyć. Z owocami. Ja sobie doleję, dosypię to do wody. Nie ma też tu opisane na ile wody. Dodam troszeczkę. Możliwe, że dodam jeszcze do tego kolejną saszetkę z mlekiem. Bo tu raczej mleka żadnego nie ma. Tak te musli wygląda. Są tu jakieś płatki. Mamy też rodzynki. Ja tu nalałem jakieś 50 ml wody, czy coś w tym rodzaju. Tak na oko. I tak to się zrobiło. No i dodałem całą saszetkę mleka. Bo tutaj nie było w ogóle mleka, więc raczej by było to mdłe. A w takiej postaci jest bardzo słodkie. Czuć te owoce, płatki. To w zasadzie od tego powinienem zacząć jedzenie tego śniadania. No ale tu i tak wszystko jest na mega słodko, więc nie ma żadnej różnicy. No ale ogólnie bardzo malutka paczuszka, ale za to smaczna. No mogłoby być jej nieco trochę więcej. By było bardziej pożywniejsze. Może mniej słodkie. Kawa, nie ma żadnej śmietanki do tego, ani cukru, ale jak mówiłem, włożyłem całą saszetkę mleczka skondensowanego. Kawa bardzo dobra, no i też słodka. Nawet jakby nie była ta słodka, to i tak nadal kawa by była w miarę dobra. Tak sądzę. I jeszcze mamy napój, chyba izotoniczny. Nie ma też opisane na jaką ilość wody. No ale to jest 5 gramów, więc chyba raczej na małą ilość. Ale zaraz się przekonamy. No i co my jeszcze mamy w tej racji takiego mniej zjadliwego? Guma. Dwie tabletki do dezynfekcji wody. Szczoteczka do zębów. Otworzymy, sprawdzimy jak to wygląda. No to już podobno mam, tylko że taką czarną. Bardzo fajna. Będzie na zapas. No jak szczoteczka, to mamy też pastę do zębów. Chusteczka nawilżana. Zapałki książeczkowe. Dla mnie trochę nieciekawe, ale ważne, że są. Dwa paliwa stałe typu SBIT. Według mnie na przygotowanie całego tego śniadania troszeczkę za mało. W zależności też w jakim okresie to robimy. Ale sądzę, że jakby dodali tu jeszcze dwie sztuki, to by było ok. Chusteczki.
raczej takie dosyć cieniutkie. Niby tu jest ich 10 sztuk, a to takie raczej malutkie. Oraz składana kuchenka. No bo gdzieś to paliwo musimy położyć, a naczynia musi mieć własne do podgrzania wody. I to tyle. Tu powinno być 200 ml. Oj, chyba za mało nawet jeszcze. No, tu jest 250 albo troszeczkę więcej. No, jest taki posmak limonkowy. No ale to jest typowy izotonik, takich, których ja nie za bardzo lubię. Nie są słodki, takie właśnie lekko mdławy, słonawy. No ale oczywiście, jak chcemy się nawodnić, to jak najbardziej jest to w porządku. No nie jest to typowy napój, no niestety ja tego typu nie lubię. Zawsze do tego można dodać troszeczkę cukru, wtedy będzie lepszy. No ale ogólnie nie jest zły. Nawodnić się na pewno można. No i podsumowując całą tą rację, bardzo mega słodka. Sądzę, że wiele osób się zdziwi, że takie coś jest, no ale niestety coś podobnego jest chyba jeszcze we włoskiej racji, jeśli się nie mylę. Tam też jest sporo słodkiego, no ale tutaj słodyczy bardzo dużo. No ale taka to jest wersja hiszpańska śniadania na mega słodko. I to tyle. Będzie jeszcze wersja obiadowa, nieco później. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.